Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Rozmawiamy z Jakubem Maciejewskim i Andrzejem Potockim, publicystami Tygodnika Sieci, o tym, co się dzieje na terenie Ukrainy i Rosji, o agresji Putina na sąsiada. I stawiamy pytanie. Piąty dzień tej batalii, której Putin nie może wygrać, jest pytanie, czy Rosjanie w końcu zbuntują się przeciwko Putinowi. Andrzej wspominał w poprzedniej części programu o demonstracjach antywojennych w Niemczech, że one mają dużą skalę, właściwie nienotowaną do tej pory w tym kraju, ale również takie demonstracje odbywają się w wielu miastach świata, w wielu stolicach, pod ambasadami rosyjskimi, ale także w Rosji. Oto, proszę państwa, na Placu Czerwonym mamy demonstrację, która zgromadziła, pomimo represji, pomimo tego, że od kilku dni w wielu miastach rosyjskich takie demonstracje trwają i są aresztowania, i ludzie jednak pokonują swój strach przed tą opresyjną władzą i wychodzą, żeby demonstrować. Ale to nie tylko, proszę państwa, stolica tego kraju, bo w odległym Nowosybirsku ludzie też wyszli na ulicę, proszę bardzo, to mamy zdjęcia z tego miasta, maszerują przeciwko wojnie, przeciwko atakowi na Ukrainę. Tak to właśnie wygląda. No i jeszcze Sankt Petersburg za chwilę państwu pokażemy. A my porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście ulica może zmusić Putina do ustąpienia, co raczej jest mało prawdopodobne, ale ja zapytam Kubę Maciejewskiego, jak on sądzi, bo ktoś powiedział, dzisiaj słyszałam w mediach, albo Ukraina, albo Putin, czyli albo, albo. Drodzy państwo, tutaj co do Rosji trzeba patrzeć na to inaczej niż na zwyczajne państwa czy państwa demokratyczne. Ulica nic nie zdziała w Rosji, jeśli nie będzie rozłamu w elicie władzy, jeśli nie będzie rozłamu wśród oligarchów. Ulica zachowała się faktycznie szlachetnie. Pierwszego dnia to były bardzo samotne protesty, ale ja też podziwiałem, jak dziewczyna w Wołgogradzie sama jedna wyszła z napisem "Nie wojnie". Naprawdę to był heroizm. Ale potem to przemówienie Zełenskiego zaczęło się przebijać do narodu, a jeńcy rosyjscy, schwytani przez Ukraińców, pod opieką Ukraińców, dzwonili do swojej rodziny i mówili: jesteśmy na Ukrainie, wyjdźcie protestować. I faktycznie te rodziny często nie wiedziały, na jakiej Ukrainie ty jesteś, synu, co ty mówisz, tam stacjonowałeś na Kaukazie. Nie, no mamo, na Ukrainie, idźcie protestować. Więc trochę się zaczęło to przebijać do rosyjskiej świadomości społecznej. Trochę ludzi wyszło, to trzeba też powiedzieć. Natomiast druga sprawa jest taka, że oligarchia, która ewentualnie może zaprotestować, to nie ze szlachetnych pobudek żalim Ukrainy i nie zaprotestuje nie tyle przeciwko Putinowi, ile przeciwko klęsce. Więc faktycznie wzmocnienie Ukrainy może sprawić, jeśli Ukraina tę wojnę wygra, może sprawić, że głowa Putina poleci. Nie wiem, czy dostanie, tak już mówiąc żartobliwie, ambasadę w Mongolii, czy zejdzie na zawał, zatrzymanie krążenia, czy jakaś inna metoda i kto go zastąpi. Natomiast jest nad Kremlem, wisi ryzyko smuty, ryzyko chaosu przy przekazywaniu władzy. I pamiętajmy, że będzie to też okazja dla Polski. Podczas smuty Rosjanie ustępują tym, co najmocniej napierają. Więc my musimy pamiętać o wraku smoleńskim, o Europie Środkowo-Wschodniej. Wypad z Naddniestrza, z Donbasu, wypad, uzbrojenie z Kaliningradu. To będzie trzeba pchać jak najmocniej podczas tego krótkiego okresu smuty, jeśli głowa Putina potoczy się po dywanach Kremla. No dobrze, ale nie ma w Rosji opozycji. Opozycjoniści siedzą w łagrach. Co prawda stamtąd Chodorkowski wzywa Rosjan, aby w obliczu groźby użycia broni nuklearnej wyszli na ulicę. Więc no, opozycja raczej tutaj takiego oddolnego, potężnego protestu nie zorganizuje. Została spacyfikowana już dawno temu. Natomiast zaczynają się odzywać oligarchowie. Michał Friedman, który urodził się na Ukrainie, 17 lat tam mieszkał, potem zaczął robić interesy w Rosji. Właściciel piątego co do wielkości banku w Rosji nazwał wojnę na Ukrainie tragedią i wezwał do zakończenia rozlewu krwi. Pisze o tym Financial Times. No, to jest człowiek, który jest szacowany przez Bloomberga, jego majątek jest szacowany na 14 miliardów dolarów, ponad 14 miliardów dolarów, ale z drugiej strony jest też zabezpieczony, ponieważ
posiada udziały w niemieckim producencie ropy i gazu oraz międzynarodowym operatorze telefonii komórkowej Veon. I ten jeden przykład pokazuje nam, jak bardzo oligarchowie rosyjscy są powiązani z interesami gospodarczymi w Europie. Ale także Oleg Diepriaska, magnat metalurgiczny, powiedział, że pokój jest bardzo ważny, a inny oligarcha, Anatolij Czubajs, na swoim zdjęciu zamieścił zdjęcie, na swoim Facebooku zamieścił zdjęcie Borysa Niemcewa zamordowanego przez pod Kremlem 7 lat temu. Andrzeju, oligarchowie są w stanie obalić Putina? Oligarchowie nie są w stanie obalić Putina, ale oligarchowie są w stanie na przykład zrobić, stworzyć pewną atmosferę wokół Putina, która spowoduje to, że nie będzie innego wyjścia, że Rosja nie będzie miała innego wyjścia, jak obalić swojego przywódcę, mówiąc krótko, znając metody rosyjskie, to wchodzi tylko jeden sposób, mianowicie zabicie go. I teraz sytuacja jest międzynarodowa następująca. Rosja, jak powiedzieli Amerykanie, może troszkę na wyrost, ale niemniej jednak już niedługo stanie się pariasem narodów. To znaczy te sankcje mimo wszystko uderzą w gospodarkę niemiecką, uderzą przede wszystkim w możliwość rozwoju armii, co z naszego punktu widzenia jest najważniejsze. A co się jeszcze stało? Potężna klęska wizerunkowa. Putin opierał swoją władzę na wizerunku. On tym wizerunkiem, jak taki wąż, zastraszał, tylko tak syczał, otwierał te paszcze, a Zachód już tam przed nim się płaszczył. To znikło, tego nie ma. Ukraińcy pokazali, że armia rosyjska jest nic nie warta, a Putin jest autorem tej wizerunkowej klęski. I Rosjanie, żeby móc prowadzić normalne życie, normalną gospodarkę, będą musieli z powrotem zwrócić się do wolnego świata o to, żeby było to możliwe, bowiem jeszcze mają na głowie Chiny. Powiem inaczej, jeżeli na Kremlu siedzą jacyś ludzie, którzy mają trochę oleju w głowie, to polecam im jak najszybciej usunąć Putina jak stary ząb. Kuba, władza Putina oparta jest głównie na służbach. On jest byłym oficerem KGB, on zna te układy i sam je mocno tworzył. Teraz nowe służby są, ale też oparte o dawnych pracowników tej instytucji. Natomiast drugą zupełnie sprawą jest wojsko. Ja widziałam te, i pewnie panowie również widzieli, te miny dwóch wojskowych, ministra obrony Szojgu i szefa sztabu generalnego Gierasimowa, kiedy oznajmiał im Putin, że mają uruchomić do gotowości siły nuklearne. Czy jest taka możliwość, że w końcu wojsko weźmie sprawę w swoje ręce, że jednak uzna, że to ich chłopcy 20-letni, 21-letni giną na Ukrainie, to ich honor armii rosyjskiej jest narażony na szwanki, że trzeba zrobić z tym w końcu koniec? Wydaje mi się, że jeśli się zbuntują przeciwko Putinowi, to nie z powodu tych argumentów, że ich chłopcy giną. Rosjanie słyną z tego, że także dzisiaj mają w największej pogardzie swoje własne ofiary. Przypomnijmy taką straszną rzecz, jak testowano wojnę nuklearną w latach 50. i Żukow prowadził na miejsce po wybuchu bomby atomowej, znaczy nie on osobiście, tylko kazał chłopcom właśnie iść i szturmować miasta podczas ćwiczeń, i potem ci chłopcy płodzili dzieci bez głów i tak dalej. To się odbijało przez dziesiątki lat na całej tej społeczności żołnierzy. Pamiętamy, co było z okrętem Kursk w 2000 roku. Pamiętamy, jak ci chłopcy giną i nikt się nim nie przejmuje. No teraz Putin nawet zmienił ustawę, już nie daje się żołnierzom pochówku, tylko się ich kremuje, żeby było mniej roboty, więc na pewno nie troska o tych chłopców, którzy są rabami, jak to w tej rosyjskiej kulturze bywa, natomiast troska o własną władzę. To znaczy ktoś w końcu tam spotka się, tak jak w 1964 roku Breżniew obgadał z paroma osobami, że Chruszczowa trzeba odsunąć, bo jest szaleńcem, co nie było prawdą, że szaleńcem. Tak samo teraz muszą się spotkać gdzieś w spokojnym miejscu, gdzie ich ludzie Putina nie podsłuchują, i powiedzieć sobie, słuchajcie, trzeba odsunąć Putina. Ale nie wiemy, kto to mógłby zrobić, bo Szojgu na przykład jest bardzo wpływowy. To jest jedna najpotężniejsza postać wojskówki rosyjskiej, no ale on jest Tuwieńczykiem, on nie jest etnicznym Rosjaninem, a to władzę musi przyjąć Rosjanin.
zachwyceni w tej kulturze obecnego imperium. Z kolei Naryszkin, czyli ten szef Służby Wywiadu Zagranicznego, to jak wyrażał swoje poparcie dla wojny, to mu tak głos drżał, było widać, że śmiertelnie boi się Putina. No więc zobaczymy, to jest pytanie, czy ktoś powie w końcu, wyciągnie rękę i powie, ja chcę przyjąć władzę i wtedy by go reszta poparła. Ale nie łudźmy się, że to zmieni Rosję. To będzie gość, który będzie przez pierwszy rok udawał cywilizowanego, by potem wrócić do tych samych putinowsko-andropowowsko-breżniewowsko-chruszczowowskich i tak dalej, do Iwana IV, tradycji zamordyzmu i oszukiwania Zachodu. Natomiast, jak mówię, krótki okres przejścia władzy będzie chaosem i smutą, którą my musimy wykorzystać wtedy. Dobrze, Andrzeju, senator Mark Rubio z Florydy, senator republikański, kandydat na prezydenta, jest wiceszefem Senackiej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, a więc jest osobą dobrze poinformowaną i on ostatnio oświadczył, że narastają obawy, że pandemia koronawirusa wpłynęła na stan mentalny Putina. Rubio mówi, że z Putinem coś jest nie tak, zawsze był zabójcą, ale teraz jego problem jest inny i znaczący. Dodał, że rosyjski prezydent wydaje się mieć jakieś neurologiczne, psychologiczne problemy. Ja myślę, że błędem jest robienie z Putina szaleńca, bo to w jakiejś mierze usprawiedliwia to, co on robi. To jest zimny, wyrachowany, racjonalny polityk, tylko że się przeliczył chyba w swoich rachubach. Źle zaplanował to wszystko. Może jest to jakiś sygnał do rosyjskich elit, sygnał taki, no takie podpuszczenie. Słuchajcie, wy macie na czele rządu po prostu wariata pokowidowego i lepiej go sprzątnijcie, bo inaczej nic z tego nie będzie. Problem na przykład Szojgu, bo tam było, mówiliście poprzednio o tym, czy armia może Putina zdetronizować. Oczywiście bardzo często się tam w Rosji zdarzało, że to właśnie zamachy wojskowe powodowały zmianę władzy. Jednak przypomnijmy, że poprzednik Serdiukow Anatolij, minister obrony Rosji, on starał się reformować armię rosyjską i te reformy wstrzymał Siergiej Szojgu, a więc za stan obecny, wprowadzając stare systemy i nie modernizując tej armii. Mówiąc krótko, to Szojgu jest odpowiedzialny bezpośrednio za to, co się dzieje na Ukrainie i za stan rosyjskiej armii. W związku z tym tutaj ewentualnie puczyści wojskowi musieliby najpierw obalić Putina i razem z nim oczywiście Siergieja Szojgu, chyba żeby ten zmienił front. No ale to są, powiedzmy sobie, spekulacje. Owszem, taka możliwość istnieje i wydaje mi się, że to jest jedyna droga do tego, żeby Rosja uzyskała z powrotem swoją podmiotowość. Przerwać wojnę na Ukrainie, wymienić władzę i przeprosić cały świat za to, co się stało. No i oczywiście dalej jakoś starać sobie te wzajemne stosunki ułożyć, ale już bez tej pały w rękach, jaką była kiedyś armia rosyjska, bo obecnie to już ta pała zardzewiała i można ją odłożyć do kąta. I ostatnie pytanie do Kuby. Odbyło się na Białorusi referendum konstytucyjne. Ponad 60% mieszkańców tego kraju zgodziło się na to, aby na Białorusi stacjonowały wojska rosyjskie i żeby była tam rozmieszczona broń atomowa. Kuba, bez jednego wystrzału Putin zdobył Białoruś? To jest jeden z efektów tej wojny. Podczas tego, gdy Zachód zapowiadał sankcje, na Białorusi propaganda łukaszenkowska rozpętała narrację, że odpowiedzią na sankcje Zachodu powinno być białorusko-rosyjskie zjednoczenie, czyli de facto wchłonięcie Białorusi przez Rosję. Więc pamiętajmy, to jest dobrze, że zwracamy na ten temat uwagę. To nie jest tylko wojna Rosji z Ukrainą. To jest też wielopłaszczyznowe działanie, także na Białorusi, także wobec Chin, testowanie swoich partnerów. Zobaczmy też, że i nasza agentura rosyjska w Polsce. Patrzcie, kto popiera Rosję. Patrzcie, jak Janusz Korwin-Mikke mówił, że ten cholerny Zełenski zaatakuje Donbas. To są haniebne rzeczy, drodzy państwo. To znaczy, maski opadły. I ta wojna, która wybuchła poprzez inwazję Rosji na Ukrainę, ona dzieje się też na wielu innych płaszczyznach. Na Białorusi, w polskiej debacie publicznej, w Niemczech. I temu też trzeba się przyglądać. Będziemy się przyglądać, poświęcimy pewnie jakiś osobny program temu, co się dzieje na Białorusi, czy opozycja, która 2 lata już jest tłamszona przez Łukaszenkę, w jakiś sposób zareaguje na to, co się dzieje. Dziękuję bardzo. Andrzej Potocki, Jakub Maciejewski, publicyści Tygodnika Sieci, byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.